Dzień dobry, witam wszystkich ślicznie, słonecznie, Paulina Koziejowska. Rozpoczynamy wspólną zabawę, czyli program Łowcy Nagród. Słonecznie, może tak się troszkę zagalopowałam, chociaż nas w studio tyle lamp, że naprawdę jest słonecznie. Gorzej na dworzu, no i właśnie bardzo mnie, szczerze mówiąc, cieszy to załamanie pogody, bo mam nadzieję, że jesteście przed telewizorami. A teraz już reżyser zabiera nas na wycieczkę po różnych państwach. Dokładnie do dwóch państw się ktoś przeniesie. Jeżeli ktoś wie, jakie tutaj są państwa, jeżeli tak poprzekłada te literki, że wejdą jakieś tam fajne państwa, fajne, niefajne, no nie wiem, co to są za nazwy, to może zarobić 50 zł. Błyskawicznie wybierzcie wtedy numer 704-300-404. Ja czekam na wasze telefony ze zniecierpliwieniem. Pierwsza osoba za chwilkę zarobi 5 dyszek. W międzyczasie przypomnę zasadę naszego programu. Aby wziąć udział w naszym programie, trzeba mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możecie się zgłaszać dzwoniąc pod ten wskazany na dole numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer, a szczegóły znajdziecie w regulaminie na stronie www.łowcynagród.com. Kochani, jesteśmy w Polsce, ale można tutaj znaleźć w naszym programie dwie nazwy innych państw. No i jeżeli ktoś ma pomysł, co to są za państwa, to szybciutko niech wybierze numer. Może przeczytajmy sobie razem, co to jest Tarka. To jest oczywiście nie Tarka, tylko to jest nazwa jakiegoś państwa. Literki trzeba tak poprzekładać, żeby ta nazwa wyszła. Reżyser specjalnie tutaj nam to słowo Tarka ułożył, żeby nam się kojarzyło no właśnie z jakimś innym słowem, a nie z nazwą państwa, żeby nam troszeczkę utrudnić to zadanie. Druga nazwa to Ciagre, tak? Tak, dobrze przeczytałam. Tutaj z żadnym słowem nam się to nie kojarzy. Reżyser mówi, że z czytania mam 6, czyli ocenę celującą, tak? Cieszy mnie to bardzo. No, mam nadzieję, że ktoś z was za chwilkę będzie miał ocenę celującą, oczywiście nie z czytania, tylko ze spostrzegawczości, no bo tutaj trzeba być spostrzegawczym, żeby widzieć od razu w tych literkach, które są przemieszane, żeby widzieć nazwę państwa. To nie jest proste zadanie, naprawdę, ale zagadka jest to pierwsza, także mam nadzieję, że te nazwy państw są raczej takimi nazwami popularnymi, no że nie są to jakieś mało znane państwa, o których na przykład ledwo słyszeliśmy. Spójrzmy jeszcze raz. Ciagre i Tarka. Tarka. Zacznijmy może od tej Tarki, co? Może jakoś od tej Tarki, jak zaczniemy, to nam... No i co to może być? Nazwy państw. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Ułożyłam słowo, za to Radka. Radka, no. Ale państw? Nie ma tu żadnego Radka? Ale to Radek byłby przez literę D. No masz pałę z ortografii. Ale, a ten Radek ma ksywę przez T, ale który Radek? Ten Radek. O tym samym Radku mówimy? Oj nie, Radek zdradek. Ja wiem, no, że takie Radki to takie zdradki. Wiesz co, nie wiem, nigdy nie znałam jakoś lepiej żadnego Radka. No i pewnie już znać nie będę. Także może bardziej z opowieści koleżanek bym mogła się dowiedzieć, jakie to są Radki, czy to są zdradki, czy nie zdradki. Ale kochani, nieważne, nie o Radkach żadnych mowa. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich Radków, którzy teraz oglądają nasz program. Może jakiś Radosław za chwilkę do mnie zadzwoni. Jeżeli będziesz miał na imię Radosław, to powiedz oczywiście. Kochani, Tark i Ciagre. Jakie to są państwa? Dwie nazwy. Szybciutko. No musimy sobie z tą zagadką błyskawicznie poradzić, bo to jest pierwsza zagadka. Także to jest prosta zagadka, którą reżyser nam dał na rozgrzewkę. Kto ma pomysł? Tarka. Nie, no powiem wam naprawdę, nic mi do głowy nie przychodzi. Co to może być za państwo? Halo? Halo? Dzień dobry pani. Jakie to są państwa? Katar, Grecja. Bardzo dobrze. Katar, ale mam nadzieję, że Kataru dzisiaj pani nie ma. Chociaż kochani, uwaga, naprawdę jest zimno, jest bardzo zimno. Jest rano, jak jechałam, to było 6 stopni?
A wczoraj były 22 kreski. No to jest po prostu już takie wahania temperatur, to naprawdę można tego kataru się nabawić. Także proszę uważać, cieplutko się dzisiaj ubrać, jeżeli ktoś jeszcze z domu nie wychodził. Ale za chwilkę z tego domu jeszcze nie wychodźcie, bo teraz mamy drugą zagadkę. I musimy rozszyfrować podobnie, tak? Widzę, że dwie nazwy państw. Diabel, no mi się to z jakimś diabłem kojarzy. Diabeł, Boże, matko i córko, tak? Co ty nam tutaj za zagadki serwujesz? Diabel chycze, no to mnie się kojarzy, że diabeł czyha, coś takiego, prawda? Kochani, diabel i chycze. No dobra, no, rozwiązujemy. Dobrze wam idzie. Już pierwsza zagadka za nami, już pani zarobiła 50 zł. Kto pierwszy, pamiętajcie, ten lepszy. No to jest bardzo ważna informacja przy naszym programie, bo tutaj naprawdę trzeba mieć refleks, trzeba być błyskotliwym i szybciutko te zagadki rozwiązywać. To jest program na żywo, no a w programie na żywo wszystko się, doskonale wiecie, szybko może zmienić, także za chwilkę tej zagadki może nie być na ekranie, więc jak masz pomysł, jak ją rozwiązać, to proponowałabym, żebyś telefon wybrał teraz, bo za chwileczkę wtedy usłyszymy my się w studiu, a nie ja z jakąś inną osobą. Także 704-304-304. Czekamy. Tylko przypominam, że musisz mieć dwie nazwy państw. Tak jak przy poprzedniej zagadce, pani wypowiedziała dwie nazwy, pani wygrała 50 zł. I teraz tak samo, ktoś musi wypowiedzieć dwie nazwy tutaj u mnie w studio, żebym mogła komuś 50 zł wręczyć. No nie będę mogła wręczyć, jeżeli ktoś wypowie mi jedną nazwę, a wtedy też podpowiecie konkurencji, więc dwie nazwy. Pierwsza osoba, która ma rozwiązanie, niech wybierze numer do studia. Czekamy. Kochani, program się rozpoczął dopiero, jeszcze sporo zagadek przed nami, także spokojnie, ale na początku programu proponowałabym być bardzo czujnym, zwłaszcza tym osobom, które są przed telewizorami, bo jeżeli ktoś przed telewizorem jest, to jest w mniejszości, bo o tej porze po pierwsze ludzie są w pracy, a po drugie, kochani, nie wszyscy wiedzą już, że program się rozpoczął. Bardzo często przecież możemy się zagapić, zagadać. Ja tak mam przynajmniej, nie wiem, czy wy też tak macie, ale to jest straszne, że czekam na przykład na jakiś ulubiony serial i tak wiem, że on zaczyna się na przykład o godzinie 21. I tak czekam, jest godzina 19, już się nie mogę doczekać, kiedy ten serial sobie obejrzę. Godzina 20, wiem, że jeszcze godzina, tam 20:30 i potem nagle na przykład dzwoni moja przyjaciółka. I tak potrafię z nią rozmawiać, aż tu nagle 21:30 i już połowa serialu za mną. Albo właśnie czymś tam się zajmę, jakieś porządki zaczyna akurat robić przed tą 21. I zawsze się spóźniam. I dlaczego wam o tym opowiadam? Bo podobnie jest z widzami, którzy oglądają program Łowcy Nagród. Czekają do tej 15:45, zaczynają coś tam robić przed 15:45 i się często spóźniają na program, więc na początku programu jest naprawdę mało osób przed telewizorami, dlatego konkurencji nie macie, więc bierzcie szybciutko telefony w dłoń, nie wiem, czy macie stacjonarne, czy komórkowe, nieważne, numer ten sam, 704-304-304, tylko wcześniej musicie oczywiście mieć rozwiązaną zagadkę, zagadka, która teraz jest na ekranie związana jest z geografią, także trzeba no, na tej geografii się troszeczkę znać. No powiem tak szczerze, że te państwa, które były w poprzedniej zagadce, nie były aż tak jakieś proste, no bo Katar to, wiesz, no powiem ci, że myślałam, że jakieś takie bardziej znane te nazwy wymyślisz, na początku przynajmniej. Zobaczymy, co tutaj nam zaserwowałeś. W każdym razie, a co tam mieliśmy? Mieliśmy Grecję jeszcze, tak? Oj, jak ja bym teraz sobie tak do Grecji poleciała, powiem wam szczerze. Prawda? A ty byś, Piotrek, poleciał do Grecji? Nie do Grecji, do Hiszpanii byś poleciał. Wiesz co, ja też wolę Hiszpanię w sumie, ale już tak dawno nie byłam na urlopie, że mogłabym nawet polecieć, no słuchaj, no gdziekolwiek. Mogłabym naprawdę, czy Grecja, czy... Nawet do Radomia, ale to miałabym strasznie blisko, bo to w sumie takie średnie wakacje byłyby, bo ile Radom jest oddalony od Warszawy. A Kuba jest z Radomia, a Kuba ostatnio szukał na Facebooku kogoś, kto go zawiezie do Radomia, tak? To już bym miała wakacje, proszę. Nikt się nie zgłosił, tak? Ale co, że pisałeś, że co, że ma przewieźć ciebie i słoiki, tak brzmiał komunikat na
na fanpage'u, na Facebooku, tak? I co, i nikt się nie zgłosił? Nikt cię nie zawiózł? Że nikt nie ma takiej lawety. Oj, Kuba, taki chudy, szczupły chłopak, prawda? W ogóle ten nasz Kuba to przystojny chłopak jest. I dlaczego jesz? Gołąbków, tak? Gołąbków dużo zjesz. A, no, no proszę, no dobrze, no. To w takim razie, dlaczego jeszcze nam do pracy nie przyniosłeś tych gołąbki, by się zjadło tutaj u nas? Czy wszystkie zjadł? A, taki niekoleżeński ten nasz Kuba jest, prawda? Także ja się nie dziwię, że nikogo nie znalazł, żeby go zawiózł do tego Radomia, jak on się tak zachowuje. Kochani, dobra, żarty żartami, ale my musimy sobie z tą zagadką szybciutko poradzić. Jeżeli ktoś ma dwie nazwy państw, to błyskawicznie niech wybiera numer do mnie do studia 704-304-304. Kto? Czy jest jedna osoba? No, jedna osoba, wiem, że przed telewizorem jest, że pani rozwiązała poprzednią zagadkę. No i reżyser właśnie zabrał nas do Kataru i do Grecji. A tym razem gdzie? Jakie to są państwa? Kto już te literki tak poprzekładał, że jakieś tam nazwy państw mu wyszły? Kochani, szybciutko. Dwie nazwy państw? No. Czekamy. No zobaczymy. Ja się już a propos tej Grecji po prostu rozmarzyłam. No. Co to za państwa? Nie denerwuj się, bo spokojnie. Ktoś tam przed telewizorem, ważny, że jest. I za moment może pani jeszcze raz wpadnie do studia. Poczekajmy chwilkę. Ja wiem, że trzeba te literki poprzekładać, bo to nie jest kwestia taka, że nie znamy państw konkretnych, tylko kwestia spostrzegawczości. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jakie to państwa? Belgia i Czechy. I? Brawo! Reżyser mówi, że dobrze. Bardzo dobrze. Belgia i Czechy. No to powiem wam, że mnie się ta Grecja zdecydowanie bardziej podobała. Daj jakieś jeszcze państwa, bo ja tak sobie teraz wyobrażam, jak jestem właśnie na tych plażach greckich. Coś fajnego daj tylko, bo Belgia i Czechy to jakoś tak mi się z wakacjami nie kojarzą. Gratuluję pani, oczywiście gratuluję pani serdecznie. Chyba nie pogratulowałam z tego wszystkiego. Cały czas, wie pani, taka rozmarzona jestem tą Grecją. Ale wie pani co, tak 50 zł, tu stówka, tu 50, tu 150, prawda? I można tak sobie na jakieś fajne wakacje uzbierać. Przecież te wyjazdy do Grecji, no to można w jakiejś promocyjnej cenie fajnej znaleźć już. A co my teraz tutaj mamy? Trzy państwa. No to czytamy. Zobaczymy, czy ta ocena celująca z czytania dalej będzie. Siawesz, Tfoła, Siatur. No i co? I to są nazwy państw, tak? No dobra, no to kombinujemy. Dobrze nam idzie. Dwie zagadki już za nami. Już cztery nazwy państw na ekranie się pojawiły. No i teraz trzy kolejne, czyli już siedem. Ale my szybko podróżujemy po prostu. Z prędkością światła się przemieszczamy. Patrz, tutaj byliśmy w Katarze, w Grecji za chwilkę. Potem żeśmy przenieśli się do Belgii i teraz do naszych sąsiadów, do Czech. A teraz gdzie? Gdzie teraz? Ja mam nadzieję, że gdzieś, gdzie jest cieplej. Bo w Czechach to zwykle jest taka pogoda jak u nas, no może troszeczkę cieplej jest. Ale mniej więcej podobny klimat. W Belgii w sumie też. A w tej Grecji to fajnie było, przyjemnie. Katar to już tam za gorąco. Tam to już raczej za ciepło. Już też nie przesadzajmy z tymi upałami. Siawesz. Zacznijmy może od tej środkowej nazwy. Tfoła. Bo tutaj mamy najmniej literek. Mamy 5 liter, także może tutaj nam się uda rozszyfrować to najszybciej. Jak będziecie mieli tę pierwszą nazwę państwa, to od razu zapiszcie sobie tę nazwę na kartce, dobrze? Żeby wam ta nazwa gdzieś tam nie wyleciała z głowy, bo ona może z głowy wylecieć. Jak już są trzy nazwy, to już jest jednak troszeczkę trudniej, więc jedną nazwę macie rozszyfrowaną, zapisujecie ją na kartce, drugą macie, też zapisujecie na kartce, trzecią, no i wtedy jak już macie trzecią, to błyskawicznie już nic nie zapisujecie na kartce, tylko dzwonicie do mnie i wygrywacie 50 zł. Trzecia osoba w dzisiejszym programie ma szansę wygrać pieniądze. Siawesz, to chyba od tej
pierwszej nazwy to nie zaczniecie, prawda? Chyba tę pierwszą nazwę zostawicie sobie na deser, bo najwięcej tych liter jest tam. Druga nazwa Twoła. Zacznijmy, naprawdę. Radzę Wam dobrze zacząć od tej drugiej nazwy. Poza tym, jak już będziemy mieli jedną nazwę, to zawsze jesteśmy bardziej pełni energii, że już nam się udało coś rozwiązać, bo to wcale nie są proste zagadki. Ale jak już jedną nam się uda rozwiązać, jak już rozszyfrujemy jedną nazwę państwa, no to potem już jakoś to będzie, że tak powiem, już jakoś leci. Najgorzej jest zacząć tak, no przełamać się. Trzeba wpaść w taki też rytm rozwiązywania tych zagadek. Ja wiem, że reżyser zawsze te literki mierza w ten sposób, żeby było jak najtrudniej, a nie jak najłatwiej. No to jest oczywiste, no bo też takie jest zadanie reżysera, żeby nam tego zadania nie ułatwiać, no tylko też, żeby było to jakieś wyzwanie, no bo też przyjemniej się rozwiązuje zagadki w sumie, które są jakimś tam wyzwaniem, a nie które rozwiązujemy tak błyskawicznie. Tylko troszeczkę tam musimy pomęczyć się, pomyśleć, pozastanawiać. No? Kochani, no szybciutko. Trzy nazwy. Pamiętajcie tylko, że przy poprzedniej zagadce i jeszcze poprzedniej mieliśmy do rozszyfrowania dwie nazwy, więc żeby teraz ktoś nie pomyślał, że dalej chodzi o dwie nazwy. Nie. Żadnej nazwy nie możemy sobie odpuścić. Żadnej nie pomijamy. Wszystkie trzy nazwy musicie wypowiedzieć tutaj w studio. Pamiętajcie, że musicie wykorzystać te litery, które są przy konkretnych nazwach. Czyli poruszamy się w obrębie tych trzech linijek. No tutaj pierwsza nazwa państwa to jest Cjawerz. Oczywiście takie państwo nie istnieje jak Cjawerz, ale jak te litery poprzestawiacie w odpowiedni sposób, to wejdzie wam nazwa państwa. To samo jest z drugą nazwą i dokładnie to samo z trzecią. Trzy nazwy i za te trzy nazwy płacę 50 zł. Czekamy. Jatur. Mi się właśnie z turem kojarzy. Tur to taki zwierz chyba jest, prawda? No chyba, reżyser mówi. Tak. No i zawsze reżyser musi, zobaczcie, tak te literki tutaj mamy Cjawerz, to jakaś wesz. Wesz. Też mi się dobrze kojarzy. I zawsze on musi i woła. Patrz, twoła, woła. Widzisz, tak poprzestawiałeś celowo te literki, żeby bardziej kojarzyły się ze zwierzętami, a nie z państwami. Właśnie zwykle tak reżyser robi, żeby te literki były tak poukładane, żeby nam się z czymś innym kojarzyło. No i teraz mnie po głowie, nie powiem, że chodzą przy, tylko że po głowie chodzą jakieś różne zwierzęta, jakiś wół, tur, no i te wszy, no tak, no widzisz, co zrobiłeś. No i to tak, no myślę, że to jest, może być hit internetu, co mówi prezenterka, co jej chodzi po głowie. Kochani, dobrze, szybciutko rozwiązujemy tę zagadkę. Trzy nazwy państw, tu nie chodzi o zwierzęta, chodzi o państwa. No, próbujemy, szybciutko. Cjawerz, Twoła, Cjatur, a tutaj zacząłeś tak samo, tymi samymi literkami pierwszą i trzecią nazwę. To nie jest pomyłka? A nie, nie, mówi, że tak jest, że Cja jest tu i Cja też jest. No, no nie, no nie kombinuję, no staram się ułożyć, wiesz, te nazwy też razem z widzami, więc nie kombinuję, tylko się pytam, czy na pewno się nie pomyliłeś, czy tutaj jest Cjawerz, a tutaj jest Cjatur. Ojejku. Nie jest to wcale proste zadanie, zwłaszcza, że już, tak jak mówię, no te zwierzęta tutaj już chodzą po głowie. Cja. No na pewno nie jest to jakieś łatwe zadanie, ale kochani, wiem, że dwie osoby przed telewizorem są, dwie panie dzisiaj. Dzisiaj panie przy przewadze. Może jakiś pan w takim razie do mnie zadzwoni. Nie wiem, czy jakiś pan wielki jak tur, tak? Nieważne, kochani, no szybciutko, niech ktoś wybierze numer. Niech ktoś wybierze numer, bo za moment ktoś tu do studia na pewno wpadnie i ktoś zabierze wam 50 zł. Trzy nazwy, pamiętajcie, że trzeba podać. Trzy nazwy państw. Pierwsza osoba, która wybierze numer, słyszymy się w studio. Uwaga, 704.
304, 304. Czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. No. I? Halo? No się zastanawiam, czy wy w ogóle tam jesteście, bo może was nie ma jednak, chociaż jest dzisiaj naprawdę brzydka pogoda. I co, no nie ma was, tylko że jest taka godzina jeszcze. Kochani, bierzcie udział w programie, póki jest taka godzina, że ludzie są w pracy. Naprawdę. Wiem, że dwie osoby są przed telewizorem i może tylko te dwie. To niech panie szybciutko postarają się rozwiązać tę zagadkę, wybiorą numer, bo inni jeszcze są w pracy, a za chwilkę wrócą do domu. Włączą telewizor i będzie większa konkurencja. Spacerować to raczej dzisiaj nikt nie spaceruje. To na pewno. No jest po prostu okropnie dzisiaj na dworze. Jest po prostu ohydnie, okropnie i po prostu nie spodziewałam się czegoś takiego. A co ty tutaj jest? A do zwierzęciec nasz, tak? Ale to... Mamy konia, mamy... Ja tutaj... Ja tylko konia tutaj cały czas słyszę. A jak robi tur? No? Powiedz, Piotruś, jak robi tur? nie mamy tura. Nie mam. Tak, Piotruś krzyknął, że tur robi tur, 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 tur. Nie, tak nie robi tur, na pewno, wkręcasz mnie. Chyba, że przyjdziesz tutaj i pokażesz państwu, jak robi tur. Kochani, szybciutko, trzy nazwy państw, jedna osoba, niech wybierze numer 704, 304, 304. Czekamy. No! A, no tak! No i mamy kur jeszcze raz, tur, kur! Nie no, nasz kogut jest super, kochani, właśnie, no kogut zapiał, więc budzimy się szybciutko, bo bardzo łatwo możemy wygrać teraz pieniądze. Jeżeli ktoś jest przed telewizorem, to niech postara się rozwiązać tę zagadkę. Może ci się uda, wtedy błyskawicznie wybieraj numer do studia. Jeszcze nie ma ludzi przed telewizorami. Naprawdę? Ale co? Nie, no dobrze. Ja tutaj sobie taką pogawędkę z chłopcami toczę. Tak, no tur, no ale robił kiedyś, tak? No tur już nie robi, no ale robił. No coś przecież wydawał jakieś odgłosy. No nie, no jakieś odgłosy wydawał, no więc... Wiesz co, Piotrek, chyba przejdź tutaj do mnie do studia i powiedz, co robi tur. Czy tam robił może, tak. Kochani, trzy nazwy państw, no. A to, co to było? To świnki, no nie poznaję. No co myślisz, że co, że ja jakiś zwierzyniec prowadzę w domu? Co nie poznajesz? Świnki są fajnymi zwierzakami swoją drogą. Wiesz, takie... Ja kiedyś, słuchajcie, chciałam sobie kupić taką świnkę domową. Nie wiem, czy wiecie, o czym ja mówię, ale... Są takie świnki domowe. No reżyser mówi, że on innego rodzaju świnki lubi, ale... Ja jednak wolę te takie domowe, fajne, one są mądrzejsze ponoć niż psy nawet, te świnki. Tak, drogi Piotrze, niż niektórzy ludzie nawet, tak. No tutaj reżyser oczywiście ze mną różne polemiki toczy, nawet mówi, że niż niektórzy ludzie. Oczywiście, że tak, właśnie przyznałam mu rację. Kochani, nie, no naprawdę, bardzo fajne zwierzaki, bardzo fajne zwierzęta, które są mądre, reagują, po prostu też znają się na ludziach, tak samo jak psy. Do nas też w studio nieraz różne fajne zwierzaki są. Kochani, trzy nazwy państw, bo o to chodzi w tej zagadce. Nie chodzi o to, żeby tutaj opowiadać o zwierzętach, tylko o to chodzi, żebyście rozwiązali jak najszybciej tę zagadkę. To jest trzecia zagadka w dzisiejszym programie, dopiero trzecia. Kto ma pomysł? Trzy nazwy państw. Byliśmy w Katarze, byliśmy w Grecji, byliśmy w Czechach i byliśmy w Belgii.
to jeszcze będziemy w trzech krajach. Znaczy już jesteśmy, tylko musimy tam dolecieć, może tak powiem. O. Kto te litery poprzekładał tak, że te trzy nazwy powstały? Cjawysz, Tfoła, Cjatur. No, kochani, szybciutko, bo też ta zagadka nie chce, żeby za długo trwała. Jeżeli źle idzie jakaś zagadka, to ją zmieniamy. Czekam na telefon, dyktuję numer, wybierają numer te osoby, które tak przemieszały te literki, że powstały im nazwy państw. 704 i dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią serdecznie. Trzy nazwy poproszę. Szwecja, Łotwa i Turcja. Tak, reżyser mówi, że bardzo dobrze. Gratuluję pani, 50 zł pani wygrała i najbardziej mi się podoba Turcja, szczerze mówiąc, bo tam jest znowu najcieplej. W Szwecji byłam zimno, chociaż bardzo fajny kraj pod względem czystości, bardzo czysto tam jest, powiem wam, więc to mi się akurat podobało w tym kraju. Ale teraz my jesteśmy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć nazw. No i co, za 50 zł? Za stówę, no co, ty zwariowałeś? Myślałam, że sam zaproponujesz. Za stówę, no zagapił się mówi, że się zagapił. Kochani, co to są za państwa? Taka sama zasada. Identyczna zasada jak w poprzedniej zagadce, tylko że jest trudniej, no ale jest też stówa. Pięć nazw musicie odczytać. Kochani, pamiętajcie tylko, że wszystkie pięć nazw ja muszę usłyszeć, dobrze? Wszystkie pięć nazw. No. No, mam nadzieję, że gdzieś w końcu też jest tutaj ciepło w tych krajach. No bo tam to tak... Szwecja, tak jak mówiłam, no zimno... No... Szybciutko, kochani, myślimy. Ja wam nie przeszkadzam, czytajcie sobie te nazwy, tylko pamiętajcie, że musicie mieć wszystkie pięć. I dlatego taka moja rada, że jak odczytacie jedną nazwę, to ją szybciutko zapisujcie na kartce. Od razu przenoście sobie po prostu tę rozszyfrowaną przez was nazwę na karteczkę, a potem bierzcie się za kolejną nazwę. Zacznijmy może od tej, gdzie jest najmniej liter. No chyba jednak zawsze najłatwiej rozwiązuje się te zagadki z tymi nazwami miast, państw, rzek, gór, nie wiem, różne tam rzeczy reżyserzy nasi grają. Tam, gdzie jest najmniej tych literek, no więc chyba trzeba od czwartej nazwy zacząć. Kochani, rozwiązujemy szybciutko. Ptegi to są jakieś. Ptegi, pepegi. Co to może być? No. Kto ma pomysł? I słuchajcie, ani jednej nie możemy nazwy pominąć, także żeby nie było tak, że ktoś zadzwoni do mnie, że ma na przykład trzy nazwy, no to ja powiem wtedy super, super, gratuluję, że masz trzy nazwy, ale jeszcze dwie musisz mieć, bo pięć nazw, no reżyser niestety nie odpuści. Powiedział, że nie, że płaci stówę, ale pięć nazw trzeba odczytać, dlatego też od razu go poprosiłam o 100 zł, mówi, że się zagapi, no to niech się na drugi raz nie zagapia, tylko niech od razu solidnie płaci. Poproszę 100 zł, mamy 100 zł. I pięć nazw, no to jest taka prośba do was, żebyście szybciutko się zmobilizowali, to dopiero czwarta zagadka. Kochani, w każdej chwili mogę kogoś usłyszeć w studio, podyktuję numer, a no nie wiem, może za wcześnie, ale podyktuję, prawda? No może ktoś jednak jest bardzo spostrzegawczy, ktoś wpadł na pomysł, jakie to są nazwy i wybierze numer teraz ze mną. 704-304-304. Kto ma pomysł? Jak za wcześnie, to się nie stresujcie. Można ten numer wybrać później. No ważne, żeby mieć rozwiązaną zagadkę i no też, żeby nikt cię nie wyprzedził. No tego przewidzieć się nie da. No bo nie wiem, kiedy ktoś pierwszy rozwiąże, kiedy ktoś pierwszy ułoży te wszystkie pięć nazw. Dlatego sobie grzecznie stoję, czekam na pierwszą osobę. Pięć nazw.
Zacznijcie od tej, która ma najmniej liter, naprawdę, dobrze wam radzę. I potem stopniowo, nie wiem, chyba potem najmniej liter ma pierwsza nazwa, potem druga. Na koniec chyba tę trzecią sobie zostawcie. Zresztą, kochani, jaką macie metodę, taką macie. Ważne, żeby ta metoda była skuteczna. A jak na razie te wasze metody są bardzo skuteczne, bo już 3 osoby wygrały dzisiaj pieniądze. Także już jest bardzo fajny wynik, zwłaszcza, że program dopiero trwa 35 minut. To 30 kilka minut trwa program. A już 3 osoby wygrały kasę. Także, kochani, jeszcze naprawdę wielu, wielu zwycięzców przed nami. Ja sobie czekam. Numer telefonu znacie. Wybieracie ten numer i z telefonów stacjonarnych, i z telefonów komórkowych. Ale najpierw musicie mieć najlepiej zapisane na kartce te nazwy. Żeby wam żadna nazwa nie wyleciała z głowy, zapiszcie je na karteczce, jak wybieracie numer, żebyście tylko po prostu z tej kartki przeczytali te nazwy. Wtedy ja wręczam wam 100 i biegniemy do kolejnej zagadki. Do jakich państw nas teraz przenosi nasz wspaniały reżyser, który nam wycieczki tutaj serwuje po różnych rejonach świata nawet, bym powiedziała. Czekamy. No, kochani, 5 nazw. 5 nazw. No ja wiem, że to jest dużo, że reżyser tutaj podniósł poprzeczkę, że mieliśmy najpierw 2 nazwy, potem znowu 2 nazwy, potem 3 nazwy. A właśnie mogłeś dać jeszcze 4 nazwy, a nie tak od razu 5 nazw wrzucać, prawda? No bo żeby tę poprzeczkę tak stopniowo podwyższać, a nie tak o 2 nazwy od razu, to taki poziom trudności jak gdyby o 2 szczeble tam. Wzrósł, ale widocznie Piotrek stwierdził, że jesteście przygotowani do tego typu zagadek, że świetnie nam idzie, no to od razu można tak na głęboką wodę was rzucić, że tak powiem. No, różnie to bywa. Oczywiście bardzo często słyszę telefon, także ja czekam na dźwięk telefonu, mam nadzieję, że za momencik go usłyszę. 704-304-304, 5 nazw. No i co się dzieje? Czy jest ktoś przed telewizorem, kto ma te 5 nazw ułożone? Kochani, szybciutko, 704-304-304, 100 zł czeka, ale pamiętajcie, 5 nazw muszę usłyszeć. Nie ma zmiłuj, nie, że 3-4 nazwy. Ja wiem, że jak ktoś ma 4 nazwy, to się teraz bardzo denerwuje, żeby ktoś go nie wyprzedził. Spokojnie, naprawdę, no nie możesz się denerwować, musisz szybciutko jeszcze ułożyć jedną nazwę. 5 nazw. Usłyszę 5 nazw, wręczam komuś 100 zł. Wiem, że jest trudno, wiem, że 5 nazw to już jest jakiś tam wysiłek, że zagadka wymaga czasu, że to nie jest taka zagadka, którą można na kolanie w sekundkę rozwiązać, bo są też takie u nas zagadki, które dosłownie przechodząc z jednego pokoju do drugiego możesz tam rzucić okiem, zobaczyć rozwiązanie w zasadzie od razu i wybrać numer i wygrać sobie 50 zł. No ta zagadka wymaga troszeczkę skupienia, wymaga czasu. Ale kochani, takie są też u nas zagadki. To też jest przyjemność rozwiązania takiej zagadki, no bo wtedy można się wykazać, pochwalić swoją wiedzą tutaj na antenie. Tylko trzeba po prostu mieć ten czas. No ja wiem, że nie każdy ten czas ma, nawet jeżeli ktoś jest teraz w domu, no to jest zajęty pewnie przygotowywaniem obiadu, tak? Co mówisz? Coś...
A, reżyser mówi, że tak, że rzeczywiście mam rację, że zagadka wymaga czasu, prawda? No bo zobacz, jest taka godzina, że teraz ludzie wracają do domu z pracy, więc ci, co nawet są w domach, to są zajęci przygotowywaniem obiadu dla tych, co wracają. No to może dorzućmy jakąś kasę rzeczywiście, żeby te osoby jakoś zmobilizować, zmotywować do tego. No zobacz, mąż wróci na przykład do domu, obiad niegotowy, a tutaj żona powie, że wygrała 1000 złotych, uwaga! 1000 złotych, dajmy szansę na 1000 złotych. W tym momencie te pieniądze do wygrania, tylko kochani, 5 nas państw. Wiem, że zagadka wymaga czasu, wiem, że trzeba się na niej skoncentrować. Dlatego teraz motywacja finansowa, odłóżcie to wszystko, co macie do zrobienia. Trudno, wróci ktoś, nie wiem, czy mąż, czy żona do domu z pracy, no nie będzie tego obiadu. No świat się nie zawali, jak raz tego obiadu nie zje, prawda? Kochani, 1000 złotych można wygrać nawet. Czy ktoś ma 5 nazw już w tym momencie? No, czekamy spokojnie. Jeszcze widocznie nikt nie ma tych 5 nazw, dlatego nie słyszę telefonu, ale teraz przynajmniej mam 99% pewności, że komuś w ogóle chce się do tej zagadki podejść, jak już jest do wygrania nawet 1000 zł. Bo wcześniej to tak sobie myślałam, zagadka wymaga bardzo dużej ilości czasu, wysiłku jakiegoś i za 100 to może ludziom się po prostu nie chce tej zagadki rozwiązywać, a za 1000 to już tak sobie myślę, że może kogoś to zmotywowało i ktoś rozszyfrowuje, jakie to są nazwy. To ja poczekam, spokojnie. No i? No wiem. Jeszcze chwilkę, tak? Zaczekać. Ale jakby ktoś miał, to niech wybiera numer. 704-300-4304. Bo w każdej chwili kogoś tutaj w studio mogę usłyszeć. To jest nawet 1000 zł do wygrania. Także to są fajne pieniądze, więc na pewno kilka osób rozwiązuje tę zagadkę. Tylko teraz kto pierwszy rozszyfruje wszystkie 5 nazw? Bo tutaj nie możemy żadnej nazwy, pamiętajcie, pominąć. Wszystkie 5 ja muszę usłyszeć w studio. Wiem, że zagadka jest trudna, ale może ktoś już te nazwy ma. Jeżeli nie, to jeszcze szybciutko postara się ją rozwiązać. Jeszcze nie usłyszałam telefonu, także jeszcze cały czas ty masz szansę wygrać nawet 1000 zł. Ile nazw ktoś ma? Ciekawa jestem, ile najwięcej. Czy ktoś ma na przykład 4 nazwy? Czy jest osoba przed telewizorem, której udało się 4 nazwy rozszyfrować? Może ktoś taki jest. Ale jeżeli tak, to nie wybiera jeszcze numeru, tylko postara się rozwiązać tę 5. nazwę. Niestety nie odpuszcza reżyser. Ja tutaj cały czas sugeruję, prawda? Tak pytam was, ile macie tych nazw, bo liczę, że on coś tam powie, a dobra, no niech rozwiążą 4. Nie. On nic nie mówi, mówi, że 5 nazw, ale płaci nawet 1000 zł. No to po prostu chyba musimy poczekać, bo może ktoś jest, kto ma 4 nazwy, także teraz pewnie pracuje nad nazwą 5. Może ktoś ma 3 nazwy. Kochani, na przykład ktoś może mieć 4, a ktoś może mieć 3 nazwy i nie jest powiedziane, że pierwsza rozwiąże te wszystkie nazwy osoba, która ma 4. Tutaj można nagle wpaść na pomysł. Na pewno trzeba zagadce poświęcić 100% uwagi. Ta zagadka jest jak kobieta.
Po prostu 100% uwagi ta zagadka wymaga. Koncentracja. Cały czas musimy te literki, bawić się tymi literkami. Słucham, co mówisz, Kuba? A ty uważasz, że skoro ta zagadka jest jak kobieta, to trzeba przestać zwracać na nią uwagę i że rozwiązanie samo przyjdzie do głowy? Nie. Ja uważam, że jeżeli potraktujemy tę zagadkę jako kobietę, to trzeba 100% koncentracji. Ta zagadka właśnie potrzebuje tego. Kuba mówi, że nie, że być może trzeba na chwilkę odwrócić wzrok i wtedy rozwiązanie jakoś samo przyjdzie do głowy. Kochani, widzicie, każdy ma swoją metodę. Ja uważam, że trzeba się skupić tak w 100% na zagadce. Kuba mówi, że trzeba wzrok odwrócić na moment, może tam gdzieś indziej, tak? I rozwiązanie samo przyjdzie do głowy. Najważniejsze, żeby ta metoda była skuteczna, więc już sami musicie zadecydować, czy rozpisać sobie może na kartce te literki, bo to też jest jakaś metoda, żeby wziąć te litery, które są tutaj na ekranie widoczne, przepisać sobie na kartkę i na kartce już różne kombinacje, warianty tworzyć. Może taka metoda, nie wiem. Dobra, a w tym momencie 2000 zł. No, uwaga. $2000 i czekamy. 5 nazw. No, ciekawa jestem, ile nazw najwięcej ktoś z was już ułożył. No, na pewno nie 5, bo nie słyszę telefonu. Także gdyby ktoś miał 5, to pewnie bym usłyszała już tutaj telefon, ale może ktoś już jest bardzo bliziutko. 2000 zł nawet możecie wygrać. Fajne pieniądze. Także radzę naprawdę się skoncentrować. Jest 4:30, także jeszcze ludzi nie ma w domach. Jeszcze z tej pracy nie wrócili. Jeszcze szansa, że to ty wygrasz te 2000 nawet. Tylko musisz tę zagadkę rozwiązać, a potem wybrać numer do studia. W każdej chwili kogoś mogę tutaj usłyszeć i za moment jestem pewna, że kogoś tu usłyszę. No i ktokolwiek? Jedna osoba, słuchajcie. Ja wiem, że o tej porze nie ma zbyt wielu widzów, nie ma zbyt wielu osób przed telewizorem w ogóle, także ja się tłumów tutaj nie spodziewam. Wystarczy mi jedna osoba, która będzie miała dla mnie przygotowaną kompletną odpowiedź, czyli 5 nazw. Czy taka osoba jest? Ja wiem, że to jest aż 5 nazw, że jak ktoś na przykład nie ma jednej nazwy, to już jest tak, no bez sensu, ale wyeliminowany z tej zabawy, już nie może próbować zawalczyć o 2000, znaczy może, no próbuj rozwiązać po prostu zagadkę do końca. Jeszcze nie usłyszałam telefonu, także w każdej chwili może się tobie udać tę zagadkę rozwiązać, będziesz miał 5 nazw, to wtedy wybierzesz numer i jako pierwszego ciebie usłyszę tutaj w studio. 704-300-4304, 3 osoby wygrały już dzisiaj pieniądze. 4. osoba, szybciutko. Po nawet 2000 zł. No i cisza, tak? Jeszcze nikt nie ma. Dobra, czekamy.
No i? Czy jest jedna osoba, która już poradziła sobie z tą zagadką? Jeżeli tak, no to chcę usłyszeć tę osobę w studio. Jeżeli nie, to drogi reżyserze, co mamy zrobić? Bo może odpuścimy jednak jedną nazwę. Nie. Mówi, że nie. Bo jest taka sytuacja, że jak ktoś ma cztery nazwy, to mówi, że damy 3000. Super, fajnie, no, że damy 3000, ale wiesz, no jeżeli ludzie nie mają tych pięciu nazw, to dajesz 3000, no i co z tego, że z powodu 1000 złotych pewnie nikogo nie olśni. A jak ktoś ma cztery nazwy, to zobacz, jest wyeliminowany z walki o te 3000 złotych. Może lepiej trzeba było zostawić 2000, a zrezygnować z jednej nazwy, bo potem mi powiesz za chwilkę, że nie, ty płacisz 3000 zł i nie możesz odpuścić, prawda? No już ja znam tego właśnie reżysera, jak on to zwykle robi. A ja bym wolała, żebyśmy zostali przy kwocie 2000 zł i zrezygnowali z jednej nazwy. No ale kochani, nie ja reżyseruję program, ja tylko program prowadzę. Ja mogę reżyserowi dawać jakieś sugestie, co trzeba zrobić, żeby ktoś tutaj wpadł do studia. No reżyser nie odpuścił, powiedział, że szukamy pięciu nazw i koniec. I nie ma zmiłuj. On daje 3000 zł nawet, ale musimy najpierw rozszyfrować pięć nazw państw. Więc jeżeli jest osoba, która ma cztery nazwy, to bardzo proszę, niech się nie poddaje. Niech spróbuje jeszcze tę piątą nazwę rozszyfrować. Może się uda te literki tak poprzekładać, że ta nazwa w końcu przyjdzie ci do głowy. Pięć nazw i walczymy o 3000 zł. Tylko z kim? Mam nadzieję, że z kimś, kogo za chwilkę usłyszę w studio. No kochani, czekamy. 3000 zł nawet do wygrania. Wygra to osoba, która będzie miała jako pierwsza pięć nazw państw. Wybieraj numer i słyszymy się w studio. Czy taka osoba jest? Reżyser się nie zgodził, nie odpuścił żadnej nazwy. Wiem, że jest to troszeczkę niesprawiedliwe, bo nawet żeby cztery nazwy mieć, to trzeba zagadce poświęcić czas i być może jest przed telewizorem osoba, która ma cztery nazwy, poświęciła czas zagadce, a nie może wybrać numeru, bo nie ma piątej nazwy. Jeszcze masz może chwilkę, może nikt cię nie wyprzedzi. Postaraj się. Może ci się uda. 704 304 304. Jedna osoba, kochani. Pięć nazw muszę usłyszeć. Teraz. Walczymy. No, mam nadzieję, że ktoś tam walczy, że ktoś stara się rozwiązać tę zagadkę. Uda się, na pewno się uda. Nie, no musi się udać, kochani. Komuś musi, no chociaż jednej osobie, tylko że prosiłam reżysera, żeby zamiast dawać 3000 zł, żeby odpuścił nam jedną nazwę, że na pewno będzie wtedy większa szansa, że jest przed telewizorem jedna osoba, która ma cztery nazwy niż pięć, bo tutaj jest aż pięć nazw, ktoś nie ma jednej nazwy, wyeliminowany z zabawy. Musi dalej szukać. A może ktoś już nie ma czasu, żeby szukać dalej? Wiesz, jest taka godzina, że jak ktoś wrócił z pracy, no to raczej nie ma czasu, żeby tyle poświęcać zagadce, więc zagadka jest raczej dla takich osób, które mają tę chwilkę, ale nawet jak ktoś chwilę poświęcił zagadce, znalazł 3-4 nazwy, to już może, bo wiesz, no 5 nazw raczej nikt nie znalazł, bo nie słyszę telefonu tutaj. Prawda? A może ktoś znalazł? Tylko nie wiem, nie chcę wybrać numeru. Może pierwszy raz ogląda nasz program. Wybierz ten numer. Trzy osoby już wygrały dzisiaj pieniądze w dzisiejszym programie Łowcy Nagród. Przed chwilką trzy osoby zgarnęły kasę. Trzy panie. Trzy panie dzisiaj. No a gdzie jakiś pan? Może pięć, może to dla jakiegoś pana jest zagadka. Może był ktoś w jakimś kraju. No na pewno jak się było w jakimś kraju, to łatwiej jest nam. Chociaż byłam w tej Szwecji, prawda?
jakoś tak nie przyszła mi do głowy Szwecja, która była w poprzedniej zagadce. Że byłeś w trzech z tych... Ja nie wiem, poczekaj, w trzech... No i co, no, że mi mówisz, że byłeś w trzech z tych krajów, które tutaj pokazujesz, ale ja nie wiem, jakie to są kraje. Nie wszyscy tam musieli być, tak? No to wiesz, no to wiadomo, że nie wszyscy. A, do dwóch krajów, które są tutaj wśród tych pięciu, to do dwóch krajów Polacy dosyć często wyjeżdżają. No to też, wiesz, no to jejku, no to wszystko może być. To też taka podpowiedź, wiesz. Gdybym cię lepiej znała, to bym wtedy wiedziała, gdzie byłeś, w jakich krajach i wtedy bym mogła rozwiązać tę zagadkę. Wcześniej, gdybym zajrzała wcześniej na twój profil, to mogłabym pewnie coś tam znaleźć. No ale teraz to za późno, no. No teraz, no co, nie przygotowałam się, no wiesz, to dziwna rzecz, żeby się przygotowywać do pracy w ten sposób, żeby wchodzić na profil reżysera i śledzić go, co tam robi, prawda? Ale mi się bardzo dobrze prowadzi program, tylko że źle mi się prowadzi, dlatego że nie chcesz odpuścić jednej nazwy. No może jakieś takie państwo, którego najbardziej nie lubisz, chociaż jedno byś odpuścił. Dobrze, przemyśl, spokojnie, dobrze, okej, wiem, że nieraz trzeba dać tam czasu tobie, żebyś przemyślał sobie jakieś sprawy, a może ktoś w tym momencie ma te pięć nazw. Dopóki jest pięć nazw, to na pewno jest trudniej, więc nie masz konkurencji, a do wygrania nawet 3000 zł. Więc ponawiam pytanie, czy jest przed telewizorem osoba, która rozszyfrowała wszystkie pięć nazw? Jeżeli tak, no to krzyknij, ja wiem, ale nie w domu, tylko przez telefon, do mnie, tutaj w studio, kochani, chwytaj za słuchawkę i jak ten Jasio ze szkoły, ja wiem, ja byłem tu, ja chcę odpowiedzieć, no mam nadzieję, że ktoś taki przed telewizorem jest, kochani, szybciutko, jedna osoba. Pięć nazw. Wiem, że reżyser jest tam niesympatyczny dzisiaj. Powiem tak bardzo dyplomatycznie i delikatnie. Nie chcę odpuścić nam żadnej nazwy. I wiem, że jak ktoś ma cztery nazwy, to jest bardzo zdenerwowany, bo za chwileczkę kogoś rzeczywiście mogę tutaj w studio usłyszeć. No, takie życie. Ale kolejne zagadki czekają, także nie przejmuj się, jeżeli ktoś cię wyprzedzi, ktoś pierwszy będzie miał te pięć nazw, to spokojnie, ktoś być może wygra 3000 zł, ale kolejne zagadki czekają. No, za 3000 zł? A powiedz mi tak, o, ja mam takie pytanie, czy za 3000 zł to można do tych państw już sobie polecieć? Spokojnie, tak? Ale do wszystkich za 3000 zł, tylko, ale wszystkie 5 i 3000... Nie. Że jakbym do czterech z nich pojechała samochodem, a do piątego poleciała, to jakoś tam bym się mogła zmieścić w tych 3000. Ale na przykład wiesz, że jest sobie trzyosobowa rodzina i może sobie za 3000 zł gdzieś tam polecieć? No mówi, że do Ptegi, tak? To jakoś tam by się można było w tych 3000 na przykład całą rodziną albo do tej Buragia. No to kochani, walczymy w takim razie. No mam nadzieję tylko, że tam jest ciepło, że to są takie państwa, gdzie jest cieplutko. Chociaż no każdy ma inne tam preferencje pogodowe. Za 3000 zł no to można na pewno sobie gdzieś na wycieczkę pojechać już i to taką fajną. Także warto chwilkę poczekać. No bo oczywiście, że nie szkolną, bo dzieci nie mogą brać udziału w naszej zabawie. Mogą. No rodzice mogą, ale na szkolną wycieczkę rodzice mają jechać? Jejku, no przestań, no które dziecko by chciało, żeby jego rodzic pojechał jako opiekun na wycieczkę szkolną?
Kuba by chciał, tak? No to jakaś, nie wiem, no bzdura kompletna. No wyobrażasz sobie tak na przykład z Kuba z mamą być na szkolnej wycieczce? Kuba jeszcze, tak, chodzi do szkoły, tak? Chodzi do szkoły, no. Nie no, słuchajcie, ja strasznie, rzeczywiście było coś takiego, że rodzice jeździli jako opiekunowie, pewnie dalej jeżdżą, ale to naprawdę ja bardzo współczuję tym dzieciom i zawsze tak współczułam koleżankom, których mamy, rodzice jeździli na te wycieczki. No ale tak to jest, prawda? Ktoś tam jest w tym samorządzie rodziców chyba. Ci najaktywniejsi. No to właśnie, nie na wycieczkę szkolną, tylko na normalną wycieczkę za te 3000 zł. Reżyser mówi, że można pojechać do tych państw, które tutaj mamy. Tylko czy ktoś sobie pojedzie, czy ktoś sobie poleci do tych państw, nie wiem, pojedzie, poleci, no bo reżyser mówi, że można też do niektórych pojechać samochodem, znaczy, że gdzieś blisko nas są, skoro można samochodem do niektórych pojechać. I zmieścić się w tych 3000, czyli można do jednego pojechać, do drugiego państwa, no to nie mogą być jakieś oddalone. Właśnie, kochani, zwykle trudność tych zagadek nie polega na samej nazwie państwa, tylko na takim sprytnym przemieszaniu tych literek, że ciężko jest wpaść na to, jakie to państwo. Na tym właśnie polegają te zagadki, które dotyczą rozwiązywania nazw, państw, miast, żeby odczytać jakąś właśnie nazwę geograficzną. To nie, że nie znamy danego miasta czy danego państwa, po prostu nie jesteśmy w stanie wpaść, że to jest właśnie ta konkretna nazwa. No to nie wiem, co my mamy zrobić. No to może, no nie wiem. No 3000 zł. No. Mówi, że... No reżyser mówi, że podwoimy nagrodę. Super, no 6000 zł, tak? No genialny pomysł, ale co z tego, skoro ja cię proszę, żebyś nie podwyższał tej nagrody, bo teraz to mi powiesz, płacisz 6000 zł i nie zrezygnujesz z żadnej nazwy, tak? No tak, no tak, no po prostu czytam ci w myślach, widzisz? bardzo niedobrze, bo zamiast podwyższać stawkę, powinieneś zrezygnować z jednej nazwy, bo jest być może ktoś przed telewizorem, kto ma 4 nazwy rozwiązane, a jest wyeliminowany z naszej gry. Co z tego, że podwyższyłeś stawkę? Co z tego, że do wygrania nawet 6000 zł, jak ktoś po prostu prawdopodobnie ma 4 nazwy i co? I nie może wziąć udziału w zabawie. Nie wiem, naprawdę, co mamy zrobić. To może, nie wiem, zróbmy tak, że dajmy tę zagadkę na pełen ekran i może ktoś wtedy rozwiąże ją. Dajmy tę zagadkę na pełen ekran i może komuś się uda ją rozwiązać, bo jeżeli płacisz 6000, to ja bym też chciała, żeby ktoś tę zagadkę no jednak rozwiązał, no bo to są super pieniądze, no to są naprawdę mega pieniądze, za 6000 to już można całą rodziną sobie naprawdę mega wakacje zafundować. To może po prostu ludzie potrzebują chwilki, żeby się skoncentrować, jeżeli nie chcesz odpuścić żadnej nazwy, no to chociaż to zrób, no może chociaż to jesteś w stanie zrobić. No. Dobra. To w takim razie, kochani, na minutę mamy zagadkę na pełnym ekranie. Ja tutaj jestem cały czas w studio i w każdej chwili mogę usłyszeć telefon. Także zegar ruszył, a wy teraz podejdźcie bliziutko do ekranu, może się wam uda rozwiązać tę zagadkę.
kochani, 6000 zł do wygrania. Czy jest osoba, która sobie z tą zagadką poradziła? 5 nas państw. Kochani, to jest ten moment. Czas minął, w zasadzie to już jesteśmy po czasie. Ale ja jeszcze czekam, uwaga, jedna osoba, ale teraz. No, czekamy. Kochani, walczymy szybciutko, spieszymy się, bo do wygrania mamy 6000 zł. Jedna osoba. 5 nazw. Wiem, że zagadka jest bardzo trudna, ale może komuś się udało. Teraz, to jest ten moment. Walczymy. 704, 304, 304. Jakie to państwa? Kto ma pomysł? No i czekamy na zwycięzcę. Czwartego zwycięzcę. Uwaga! 5 nazw. No i 6000 zł do wygrania nawet dla... Dla kogo? Jedna osoba. Słuchajcie, szybciutko, bo nie mamy czasu. 5 nazw państw. Komu się udało? Teraz. Muszę usłyszeć rozwiązanie zagadki. Jakie państwa nam dał reżyser tutaj? Wiem, że jest trudno. Domyślam się, że jest przed telewizorem kilka osób, które mają 3 nazwy na przykład rozwiązane. Może jest ktoś, kto ma 4. No ale niestety chyba nie ma osoby, która miałaby 5 nazw, bo nie słyszę telefonu. A reżyser, co gorsza, nie chce nam odpuścić. Powiedział, że daje 6000 zł i nie zrezygnuje z żadnej nazwy. To bardzo niedobrze, bo może jest ktoś przed telewizorem, kto ma 4 nazwy. Pomyśl jeszcze nad tą piątą, może jeszcze zdążysz. Może nikt cię nie wyprzedzi. Zagadka jeszcze cały czas na ekranie. Jeszcze możesz wygrać nawet 6000 zł, tylko musisz mieć kompletną odpowiedź. No nie masz innego wyjścia, musisz mieć 5 nazw. Wiem, że może być tak, że ktoś tam jakiejś nazwy jednej nie ma, ktoś nie ma innej nazwy, no i nie możecie wybierać numeru. Tylko osoba, która ma kompletną odpowiedź, czyli 5 nazw. No. Piotrek, musisz coś zrobić, nie wiem, no. Bo po prostu, wiesz, ja tutaj zasnę, ludzie się denerwują, bo mają pewnie 4 nazwy.
Mówiłam ci, żebyś nie płacił 6 tysięcy złotych nawet. Bo teraz mi mówisz, że płacisz 6 tysięcy złotych i nie możesz obniżyć poziomu trudności tej zagadki. Trudno. Sam żeś wyszedł z propozycją podwyższenia stawki. Ja nie prosiłam ciebie o 6 tysięcy. Naprawdę, wystarczyły mi 2 tysiące, które były... To był bonus, o który rzeczywiście się upomniałam. I te 2 tysiące spokojnie by moim zdaniem wystarczyły i mnie, i widzom. Ty nakombinowałeś, bo powiedziałeś, że podwyższasz stawkę do 6 tysięcy złotych, no więc teraz musisz coś wymyślić. I nie mów, że za dużo płacisz pieniędzy i nie możesz obniżyć poziomu trudności. Bo ja już mówiłam ci wcześniej, że zrezygnuj z jednej nazwy. Nie podwyższaj stawki, tylko zrezygnuj z jednej nazwy. Więc nie możesz mi powiedzieć, że ja ciebie prosiłam, żebyś płacił 6 tysięcy. Nie wiem, no teraz wszystko w twoich rękach. Musisz coś po prostu zrobić. Bo zagadka jest już jakiś czas na ekranie. Płacimy 6 tysięcy złotych, a nie ma osoby, która by tę zagadkę rozwiązała najwyraźniej. No chyba takiej osoby nie ma. No chyba, że jest, no to szybciutko jeszcze możesz trafić do studia. A reżysera proszę, żeby zastanowił się, co z tą zagadką dalej zrobić. Tylko nie zmieniaj tej zagadki, tylko zrezygnuj z jednej nazwy. Wybierz sobie jakąś nazwę na przykład, albo niech ludzie sobie wybiorą, którą nazwę chcą wyeliminować. Przecież nie proszę cię, żebyś zostawił dwie nazwy na przykład, tylko jedną, żebyś wyeliminował. No, reżyser ma pomysł, po prostu kocham twoje pomysły. No. Niech... No się co, że ta osoba, która chce wyeliminować jedną nazwę, niech zadzwoni i powie, którą, tak? Ale co, że ktoś ma zadzwonić i powiedzieć, którą, czy podać rozwiązanie? A, albo niech poda cztery, które znalazła, tak? Czyli, że to ludzie sami mają zadecydować, tak? Którą wyeliminować. Tylko kto pierwszy zadzwoni, to tę odpuścimy, tak? Dobra, no to zróbmy tak, kochani, szybciutko, super. Cztery nazwy, uwaga! Ale teraz, jeżeli była osoba przed telewizorem, no jeżeli jest, no bo była, to mnie nie interesuje czas przeszły. Jeżeli teraz w tym momencie jest przed telewizorem osoba, która ma cztery nazwy znalezione, tylko po prostu nie mogła wybrać numeru, bo nie miała tej piątej nazwy, to jest właśnie ten moment. Masz cztery nazwy, wybierasz numer do studia. Możesz zrezygnować z dowolnie wybranej przez siebie nazwy, nie że z ostatniej na przykład, bo nieraz też rozumiemy takie zagadki, że ostatnią pomijamy. Nie, nie, nie. Tutaj pomijamy jedną nazwę z tych pięciu. Cztery muszę usłyszeć w studio. No, to humor mi się poprawił, no bo postawiłam na swoim, tak? Cztery nazwy. Kochani, no tylko szybciutko niech ktoś wybiera numer, bo reżyser powiedział, że jeżeli się nie uda, to on będzie po prostu zmieniał zagadkę. Także teraz poproszę osobę, która ma cztery nazwy, ja płacę nawet 6 tysięcy złotych takiej osobie i biegniemy dalej. Czekamy. Uwaga. No. Reżyser mówi, że ja mówię, biegniemy dalej, reżyser mówi, że mnie przyciśnie i będę biegała. Mamy tutaj siłownię, także możemy potem pójść na bieżnię, jak chcesz, pobiegać. Kuba się zgodził, pójdzie ze mną, no dobra. Okej. Okay. Wy tam macie taką siedzącą pracę, to może tak troszeczkę ruchu, prawda, by się wam przydało. A że wy macie umysłową pracę, a ja to co, ja mam fizyczną, tak? Nie no, rzeczywiście, no, reżyser musi układać te wszystkie zagadki, więc może ma trudniejszą pracę, ale przynajmniej sobie siedzi wygodnie w fotelu. Ale ja dzięki temu tak bardziej mogę się tutaj poruszać. A ponoć, jak się rozmawia, czy to przez telefon, czy w ogóle jak się mówi, przemawia, to się spala bardzo dużo kalorii. Chyba 300 czy 400 kalorii na godzinę się spala. Także... To jest naprawdę bardzo duży plus pracy. I słucham, jeżeli jest o czym pogadać, no a ja mam o czym gadać. Ja rozmawiam z ludźmi, a nie teraz z tobą, także... Dlatego właśnie jesteśmy po programie zawsze takie wygłodniałe, tak? Zawsze jemy, co po prostu wpadnie nam w rękę, no bo tyle kalorii się spala.
Ale reżyser też ze mną tutaj rozmawia, także on też pewnie te kalorie spala. Ale siłownia jak najbardziej, to bardzo fajny wynalazek. No, kochani, szybciutko. Cztery nazwy. A czy to są, o, jeżeli już o tym bieganiu rozmawiamy, słuchaj Piotrek, to czy to są na przykład takie kraje, gdzie możemy sobie, wiesz, bo ja to lubię biegać nad morzem, powiem ci, że rano wstaję, jeszcze przed śniadaniem, że lubię sobie wyjść, wiesz, z hotelu i pobiegać. Czy można w niektórych z tych krajów tak pobiegać sobie na plaży? No nie, że pozwalasz, jejku, tylko czy na przykład któreś z tych państw to są takie państwa typowo letnie, że mogę popalać się, a rano właśnie pobiegać sobie, jakiś jogging, wiesz, brzegiem morza, taki, wiesz, tak fajnie sobie. No ale to nie jest podpowiedź, że w każdych z tych państw czasem świeci słońce, no. Znaczy wszystkie oprócz przedostatniego do biegania? Ale ja mówię, że... bo biegać można w każdym państwie. A w tym przedostatnim, że jest strasznie gorąco, tak? Ale rano ja mówię, że ja biegam jeszcze przed śniadankiem, wiesz. No jak masz śniadanko w hoteliku, no to zwykle jest tak godzina 8 do... od 8 do 10 zwykle te śniadania są. Bo ja sobie lubię przed śniadaniem tak pobiegać. To jeszcze w pół do 8 nie jest tak gorąco. No tak mi się wydaje, no chyba, że nie wiem, co to może być za państwo, gdzie o 7:30 może być taki upał. Ale można. Mówisz, że są te państwa, które są takie, że można sobie fajnie pobiegać. No to ja się już rozmarzyłam. No zdecydowanie sympatyczniej się biega brzegiem morza niż na siłowni, na bieżni. Dlatego też zazdroszczę tym z was, którzy mieszkają nad morzem, bo pewnie są osoby z nadmorza, które teraz oglądają nasz program. Ty mieszkasz przy samym lesie, tak? I co, i biegasz? No i... biegasz, tylko masz słabą przemianę materii, tak? Ale codziennie rano biegasz. No dobrze, no a przy którym lesie? Przy Kabackim? Przy Kabackim, tak? Tam mieszkasz? Nie? No dobrze, no to powiedział, że mi nie powie, że będę go... że co, że będę cię śledzić, bo już się biec za tobą. Nie no, na pewno się sympatycznie z kimś biega. Chociaż powiem wam, że samemu nieraz też jest tak fajnie się zrelaksować i pobiegać. No, ja niestety lasu gdzieś obok domu nie mam. No żałuję, no to co, no teraz mam zrobić, no przecież, wiesz, no nie posadzę lasu. Dokładnie tak. Także na pewno masz fajnie, ale najfajniej mają właśnie te osoby, które mieszkają nad morzem i mogą sobie brzegiem morza pobiegać. Ale na pewno najfajniej będzie miała ta osoba, która za chwilkę zadzwoni, którą za moment usłyszę w studio i która wygra 6000 zł. Jestem pewna, że taka osoba już wybiera numer 704-304-304. Kochani, czekamy. Tylko szybciutko, dobrze? Niech taka osoba się zgłosi tutaj do mnie do studia, bo my musimy tę zagadkę kończyć, tak jak mówiłam. Reżyser zgodził się, żebyśmy szukali czterech nazw, ale powiedział, że ta zagadka nie może jakoś długo trwać. Albo jest osoba, która ma cztery nazwy, albo okaże się, że się pomyliłam i wcale takiej osoby też nie było. Może się okazać, że nie ma, bo cztery nazwy to też jest duży wysiłek, który trzeba zagadce poświęcić. Cztery nazwy to też jest sporo pracy przy takiej zagadce po prostu. I czasu już mamy też no niedużo. A poza tym, kochani, zwykle jest tak, że tutaj jest pięć nazw, mamy rozszyfrować cztery, ale my zwykle nie czytamy tych poleceń, prawda? Ludzie patrzą na ekran, patrzą, co się dzieje. O, koniec zagadki, no właśnie. Ale jeszcze ta zagadka jest na ekranie, więc jeszcze można wygrać nawet 6000. Ale ludzie właśnie patrzą na zagadkę, widzą 5 nazw i myślą, że 5 trzeba rozszyfrować. Więc dużo osób nie czyta nawet polecenia, tylko po prostu przełącza kanał, bo uważają, że zagadka zbyt dużej ilości czasu wymaga. Kochani, trzeba 4 rozszyfrować, także jest łatwiej. Jeżeli masz chwilkę, zastanów się, jeszcze zagadka jest na ekranie. Nie wiem, czy to jest czas na rozwiązywanie zagadki, czy to jest czas na wybranie numeru, ale zagadka tutaj z nami cały czas jest.
6000 zł w grze. Zagadkę za chwilkę będziemy musieli kończyć. Czy jest jedna osoba, która zakończy tę zagadkę? Za reżysera to zrobi. Wypowie 4 nazwy państw tutaj u mnie na antenie. Czekamy, czekamy. No jedno reżyser odpuścił. Więc na przykład możecie tę najdłuższą sobie, tę trzecią nazwę odpuścić, ale którą chcecie, to ty wybierasz, którą chcesz odpuścić, z której chcesz zrezygnować, która po prostu najwięcej problemu ci przysparza. Nieraz jest tak, że ta najkrótsza nazwa może się okazać najtrudniejsza, że tak te literki mogą być poprzekładane, że akurat tej najkrótszej nazwy nie jesteś w stanie rozwiązać. Jedną odpuszczasz, z jednej rezygnujesz. 4 muszę usłyszeć, no to jest też 6000 zł, także no nie możemy jakoś bardzo obniżyć poziomu trudności tej zagadki. 4 nazwy, czy jest przed telewizorem osoba, która sobie z tą zagadką poradziła? Czekamy. No, kochani, bo musimy zagadkę kończyć. Także 4 nazwy. Ja wiem, że zagadka wymaga dużej ilości czasu, a wiem, że jest taka godzina, że po prostu wróciliście pewnie z pracy. No może nie wszyscy, bo jest 10 po 5, no to pewnie osoby, które kończą pracę dopiero o godzinie 5, to teraz gdzieś tam w korkach stoją, w autobusach czy w samochodach. No niestety, no niestety właśnie taka godzina. Ale te osoby, które skończyły pracę o godzinie 16, to pewnie są już w domu, ale ja myślę, że czekają na prostsze zagadki jednak. Niestety, myślę, że te osoby, nawet jeżeli mają włączony teraz nasz program, jeżeli oglądacie Łowców Nagród, to pewnie czekacie na łatwiejsze zagadki, żeby po prostu się przy nich zrelaksować. A teraz jecie sobie obiad spokojnie, chcecie po prostu odsapnąć, odpocząć, ten telewizor jest włączony tak przy okazji. A przy okazji tej zagadki nie da się rozwiązać. Przy okazji jedzenia, przy okazji czytania czegoś, jakiejś gazetki. To jest zagadka, która wymaga czasu. Za chwilkę może będą takie zagadki, które przy okazji czegoś tam można rozwiązać, ale nie ta, nie ta. Ta zagadka niestety jest tak skonstruowana, że trzeba przy niej przysiąść i czas jej poświęcić. Więc jeżeli ktoś tego czasu nie ma, to niech w ogóle nie rozpoczyna rozwiązywania. Niech poczeka na łatwiejsze zagadki, a teraz niech pan zajmie się swoimi jakimiś rzeczami, które musi w domu zrobić. Teraz jest czas dla osoby, która już chyba poświęciła czas zagadce, która już ma rozwiązanie, czyli 4 nazwy państw i wybiera teraz numer. Tylko pytanie moje brzmi, takie kluczowe pytanie. Czy jest taka osoba przed telewizorem, która ma 4 nazwy? Jeżeli tak, to niech teraz taka osoba wybierze ze mną numer, bo musimy tę zagadkę już kończyć. Uwaga, ja dyktuję, a wybiera numer ta osoba, która poradziła sobie z zagadką. 4 nazwy, jedną dowolnie wybraną z tych 5 możesz sobie odpuścić. 704, 304, 304. Uwaga! Czekamy, kochani, ja nasłuchuję. Uwaga! Jedna osoba, ale teraz, bo kończymy zagadkę. 4 nazwy poproszę. Thank you.
Moment, cisza. Cisza w studio, czekamy. Cii. No. Czekam. No i kto? Kochani, jedna osoba? No, czekamy. Kochani, końcówka zagadki. Albo słyszę telefon teraz od tej jednej osoby, która sobie z tą zagadką poradziła, która ma cztery nazwy, albo będziemy musieli tę zagadkę zmienić. 6000 zł, jeszcze te pieniądze są w grze, ale za moment te pieniądze razem z tą zagadką przepadną. Pokażemy rozwiązanie zagadki, ale do kwoty 6000 zł nie wrócimy. Czy jest osoba, która ma rozwiązanie, która jest dobra z geografii? Pochwal się swoją wiedzą tutaj na antenie. Jedną nazwę możesz sobie odpuścić, dowolnie wybraną z tych pięciu. Z jednej zrezygnuj. Podaj mi cztery nazwy państw tutaj na antenie. Jedna osoba. Czekam. No i? No kochani, szybciutko! Reżyser się nie odzywa, wykorzystajcie to, że jeszcze nam nie zmienił tej zagadki. No, jedna osoba. No musi ktoś sobie poradzić. Ja nic nie mówię,
bo czekam na telefon. Nie chcę też tej zagadki zmieniać, a reżyser mówi, że trzeba będzie to zrobić. Siedzę cichutko po prostu jak mysz pod miotłą, żeby reżysera tutaj no, nie sprowokować, żeby on nie zmieniał tej zagadki. Uwaga, czekamy. Może teraz. 704-304-304 i jedna osoba. Teraz. Teraz niech jedna osoba wybiera numer. Jeszcze zdążysz. Jeszcze 6000 zł możesz nawet wygrać. Tylko teraz. Uwaga! Ktokolwiek? Kochani, szybciutko! Jedna osoba! Kto powalczył 6000 zł? Moment, nie zmienia jeszcze zagadki. Sekundkę, zobacz, jest taka godzina, że ludzie teraz wracają do domów. Teraz właśnie część osób się w ogóle już ogarnęła w domu, coś tam sobie zjedli i teraz zasiedli do rozwiązywania tej zagadki. Daj ludziom szansę na wygranie nawet 6000 zł. Cztery nazwy, kochani. Jedną możecie pominąć. Dowolnie wybraną z tych pięciu, jedną pomijacie. Cztery nazwy bierzecie pod uwagę. I te cztery nazwy musicie tutaj wypowiedzieć na antenie. Ja wiem, że i tak jest bardzo dużo tych nazw. Ale do wygrania nawet 6000 zł. Ja bardzo proszę reżysera, żeby nie pokazywał jeszcze rozwiązania. Jest taka godzina, że za momencik usłyszymy telefon. Zobaczysz. Mam nadzieję, że rozwiązujecie tę zagadkę, że ktoś tam trzy nazwy na przykład ma, no i teraz stara się tę czwartą rozwiązać szybciutko. Jak najszybciej musisz to zrobić. Oczywiście jak nie wiesz, no to nie dasz rady, tak? Ale nie idź do innych rzeczy. Niech po prostu ten czas będzie poświęcony tylko i wyłącznie zagadce. Masz trzy nazwy, no to nie idź teraz zrobić sobie kawy, herbatę, tylko postaraj się rozwiązać tę czwartą nazwę teraz, bo my kończymy zagadkę, także ja lada moment będę musiała usłyszeć telefon i ten telefon jestem pewna, że usłyszę. Może od ciebie? 704 304 304. Jedna osoba. Walczymy. Co ma Kuba podpowiedzieć? No ale co on podpowie? Na przykład ty mu zabraniasz. No właśnie, no tak. Kuba, ty byłeś w jakichś państwach? Z tych, które tutaj są na ekranie? Był, mówi. Ale co, w jednym tylko? No dobrze, ale pytam się, czy w jednym państwie był, które... Nie wiem, Kuba jakiś Piotrek mówi małomówny zrobił.
to może byśmy, bo może on nie był właśnie w żadnym państwie, bo może to są jakieś takie, wbrew pozorom, może wyszukano jakieś państwa i może w takim razie przez to, że nie byliśmy gdzieś tam, no to może nie przychodzą nam te nazwy do głowy, to może zapłaćmy za 3 nazwy. Nie no, zapłaćmy za 3 nazwy może. Tak na ten ostatni moment. Kurczę, no niedobrze, reżyser się jakoś tutaj obudził, że tak powiem, że mieliśmy kończyć zagadkę, że zagadka cały czas jest na ekranie. To nie bardzo wiem, co... Dobra, o, na sam koniec zapłaćmy za 3. Bardzo proszę. Ale kochani, na sam koniec za 3 nazwy. Czyli tak, dowolne 2 nazwy możecie odrzucić. Musicie podać mi 3 nazwy z tych 5 państw. Tylko muszę usłyszeć to teraz, bo to jest naprawdę koniec zagadki. Uwaga! Czy jest osoba, która ma 3 nazwy? 704, 304, 304. Płacimy za 3 nazwy. Czekamy. Kto? Jedna osoba, uwaga, pamiętajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Kto miał 3 nazwy, niech teraz wybierze ze mną numer. 704, 304, 304. Za chwilkę będzie za późno, bo kogoś tutaj lada moment usłyszę. Uwaga. Czekamy. Jedna osoba. Czekam. Teraz muszę usłyszeć telefon. Uwaga. I? No kochani, szybciutko, jedna osoba, ale teraz! Teraz muszę usłyszeć telefon! 3 nazwy! Cisza, moment, uwaga! My? No i?
No, kochani, kto ma pomysł? Trzy nazwy teraz. Dwie możesz sobie odpuścić, ale teraz muszę usłyszeć odpowiedź. 704, 304, 304? No? No, szybciutko! No i jedna osoba. Kto ma trzy nazwy? Czekamy. Kochani, na ostatnią minutę pokażmy tę zagadkę jeszcze na pełnym ekranie raz. Po raz ostatni, dobrze? Jeżeli się nie uda, trudno. Zdejmujemy tę zagadkę, pokazujemy, jakie było rozwiązanie. Kochani, trzy nazwy, nie pięć, trzy nazwy muszę usłyszeć w studio. Czas start, no zegar już w zasadzie ruszył. Thank you.
Thank you.
Dobra, kochani, ja tutaj cały czas jestem, no i postanowiliśmy z reżyserem, co zrobić z tą zagadką, no więc przeszłam się do reżysera i mówię, że musimy coś zrobić, no bo 6000 zł mamy do oddania, dajmy 10 chwil, reżyser mówi, no i jest 10 chwil w tym momencie na ekranie, kochani, ja czekam na telefon, a być może ktoś wpadł na pomysł, jakie to są państwa, przypominam, że musicie podać mi tutaj na antenie 3 nazwy. W każdej chwili mogę usłyszeć rozwiązanie. Czekamy. Jedna osoba. Na te 10 ostatnich chwil. Ale nie czekamy do zera. Jak będzie zero, to będzie za późno. Wybieramy numer w tym momencie. Kto? Kto ma pomysł? No, kochani, szybciutko. Jedna osoba. No. No i co się dzieje? Czekamy. Jedna osoba, kochani, 10 chwil, nie czekamy do zera. Bardzo często jak dajemy te chwile, to ja słyszę dźwięk telefonu. Thank you.
9. No, kochani, szybciutko przypomnę, o co chodzi w zagadce. Mamy tutaj 5 nazw państw. Wybieracie sobie 3 nazwy, przestawiacie te literki tak, żeby te nazwy po prostu powstały. I 3 nazwy, dowolnie wybrane z tych 5, musicie wypowiedzieć tutaj na antenie. Kto pierwszy rozwiąże tę zagadkę, ten ma szansę wygrać nawet 6000 zł. Kochani, jak tylko będziecie mieli rozwiązanie, w ciągu 9 chwil musicie wybrać numer 704 304 304. To jest jedyna droga, żeby wpaść tutaj do mnie do studia. 9 chwil. Osiem. Siedem. Sześć. No. Kochani, szybciutko, bo zaraz tutaj pojawi się zero. Jak pojawi się zero, to będzie za późno. Musimy tę zagadkę za chwilkę rozwiązać. Jedna osoba. No. Czy jest jedna osoba, która ma rozwiązanie? Ja przypuszczam, że reżyser za późno obniżył poziom trudności tej zagadki, że teraz osoby, które miały 3 nazwy, po prostu wyłączyły telewizor, bo stwierdziły, że nie są w stanie sobie poradzić z tak trudną zagadką, jaka była na początku. Na początku musieliśmy odczytać 5 nazw, no i teraz po prostu nie pozostaje mi nic innego, jak liczyć na to, że w ciągu tych 6 chwil te osoby wrócą przed telewizor. Za chwilkę się wszystko okaże, już tylko 5 chwil. Jesteśmy po prostu na półmetku odliczania i potem kończymy zagadkę. Jak tutaj pojawi się zero, to reżyser pokazuje rozwiązanie, czyli wyświetla te wszystkie nazwy, które były i biegniemy do kolejnych zagadek, ale już nie za 6000 zł. Kochani, cały czas 6000 zł w grze, ale tylko przez 5 chwil. To bardzo szybko nam zleci. Mogą oczywiście te chwilki w ogóle nam już nie zlatywać, bo ja mogę za chwilę usłyszeć dźwięk telefonu. I uwaga, 4. No, 4 chwile. Dla kogo? 3 nazwy. W każdej chwili mogę usłyszeć tutaj telefon. Czekamy. 4 chwile jeszcze poczekamy. Ale jak masz rozwiązanie, to wybieraj numer teraz. 704 304 304. No, uwaga, czekamy. Tylko 4 chwile. No i
W każdej chwili mogę usłyszeć tutaj w studiu telefon. 704-304-304 i dla kogo? Nawet 6000 zł mogę komuś oddać. Tylko muszę teraz usłyszeć telefon. Trzy nazwy. Dwie możecie sobie odpuścić. Trzy wybrane z tych pięciu nazw wypowiadacie tutaj w studio. Nie trzy, nie odpuszczacie dwóch ostatnich. Dowolnie wybrane. Kochani, trzy chwile, trzy nazwy i trzy chwile. Kto? 6000 zł nawet możecie w tym momencie ode mnie stąd zabrać. Tylko że to są ostatnie trzy chwilki i kończymy tę zagadkę. Następna zagadka będzie za dużo, dużo mniejsze pieniądze. Ostatnie trzy momenty, no. Kto? Ja wiem, że zagadka jest trudna, ale może ktoś sobie z nią poradził. Może ktoś myśli właśnie, że te dwie ostatnie nazwy można odpuścić. Nie, możesz sobie odpuścić na przykład tę najdłuższą, czyli trzecią nazwę, jakąkolwiek inną. Dwie nazwy odpuszczasz, trzy podajesz mi tutaj na antenie. Ja przypuszczam, że te osoby właśnie, co miały nawet te trzy nazwy, to miały je wcześniej, a kazałeś szukać pięciu nazw i wyłączyły telewizor. No i tak to się skończyło właśnie z tą zagadką. A tu mamy tylko trzy chwilki i musimy tę zagadkę zakończyć, bo już nie mamy po prostu na nią czasu. Już czas tej zagadki dawno minął, to są ostatnie chwile dane tak w gratisie, że tak powiem, przez reżysera na moją prośbę. No jeżeli się nie uda, to znaczy, że nie ma osoby przed telewizorem w tym momencie, która ma te trzy nazwy i nie możemy dłużej czekać. No. Dwie. Uwaga. Kochani, bo kończymy tę zagadkę teraz. Dwie chwile. Na nawet 6000. Trzy nazwy. Kto, kochani, ma trzy nazwy? Dwie chwile to jest ostatni moment, żebyście rozwiązali tę zagadkę. Teraz. Muszę usłyszeć odpowiedź. No, dwie chwile. Kto ma pomysł? Kochani, ostatni moment. Uwaga, teraz. I uwaga, mamy zero na ekranie, ale ja mogę jeszcze usłyszeć rozwiązanie. Teraz. No.
Uwaga! Nie pokazujesz rozwiązania? 704, 304, 304. Ostatnia osoba. Uwaga! Czekamy. Pomysł. Szybciutko. Jedna osoba. No. Ktokolwiek? Kochani, jedna osoba. No, kochani, ktoś za chwilkę się bardzo ucieszy. O, reżyser pokazał jakiś zegarek. Jest 17:57 i co? Do godziny 18, kochani, musimy rozwiązać tę zagadkę. No to mamy jeszcze 3 minuty. Nie wiem, czy to jest czas na rozwiązywanie zagadki. Ale na wybranie numeru jak najbardziej. Uwaga! 704, 304, 304. Czekamy. Kto? Dwie minuty i 20 sekund? Kochani, no to są sekundy. To już nie jest czas na rozwiązywanie. Jeżeli nie udało ci się tej zagadki rozwiązać, to już nie próbuj. Poczekaj na kolejne zagadki. A teraz poczekaj, aż ktoś wpadnie do studia i mam nadzieję, że wygra nawet 6000 zł. Kochani, dwie minuty dzielą nas od godziny 18. Jest 17:58. Do godziny 18 możemy poczekać z tą zagadką, ale ja muszę do tej godziny usłyszeć tutaj telefon z prawidłową odpowiedzią, czyli z trzema nazwami państw. Minuta i 45 sekund. Jedna osoba. No, czekamy. Kto? No i nie czekaj do godziny 18. Minuta. Minuta. Została nam minuta do poznania, mam nadzieję, zwycięzcy. 6000 zł nawet do wygrania. Trzy nazwy i uwaga, 50 sekund. Kochani, to są chwile.
Czekam. I pół minuty. No, kto? 25 sekund? 704, 304, 304? Jeszcze zdążysz 15 sekund? Uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga, kogo słyszę w studio? Trzy nazwy? No, kochani, teraz. No, 704, 304, 304? Kto? No i? Kto ma pomysł? Jedna osoba. Kochani, bo musimy tę zagadkę kończyć. Wykorzystaj to, że zagadka jeszcze jest na ekranie. Jeszcze możesz wygrać nawet 6000 zł. Trzy nazwy. Teraz. No.
No i co? No co się dzieje? Nie ma osoby? No nie ma. Jejku, no nie wiem, co mamy zrobić w takim razie, bo 6000 złotych mam do oddania. Nikt mnie, no nie słyszę, nie słyszę dźwięku telefonu, więc chyba nie ma osoby, która by miała te trzy nazwy. Przynajmniej w tym momencie przed telewizorem takiej osoby nie ma. No, reżyser mówi, że jak ktoś liczy na to, że zapłaci za jedną albo za dwie, no to niech na to w ogóle nie liczy, no nie dziś. No tak, ale jeżeli nie ogląda nas ktoś, kto ma trzy nazwy, to co mamy zrobić teraz? Zrezygnować z tej zagadki? Szybciutko poszukaj trzeciej, może masz dwie. To poszukaj trzeciej, błyskawicznie. 6000 złotych nawet mam do oddania, ale musimy tę zagadkę kończyć. Dopóki widzisz tę zagadkę na swoim ekranie, to jeszcze te pieniądze są do wygrania. Ale to już jest końcówka tej zagadki. Szybciutko poszukaj trzecią nazwę. Dwie możesz sobie odpuścić, ale no, trzech niestety nie. Dwie, odpuszczamy dwie, dowolnie wybrane. Kto? Kto ma pomysł? Szybciutko, jedna osoba. Kochani, teraz. No? No i? Kochani, musimy kończyć. Zapraszam jedną osobę. Kto? Komu się udało?
To nie wiem, no nie bardzo wiem, co mam zrobić. Dobra, reżyser mówi, że czas na tą zagadkę już się w zasadzie skończył, ale on może dać ostatnie 2 minuty. Także uwaga, na dole się pojawił zegar. Ja mówię czas, start, kochani, no i zegar oczywiście wystartował, a ja czekam w tym momencie na telefon. Mam nadzieję, że wystartowaliście do telefonów, bo to nie jest już czas na rozwiązywanie tej zagadki. To jest czas dla osoby, która ma te 3 nazwy i teraz wybiera numer 704 304 304. Jedna osoba, kochani. Minuta i 40 sekund. Szybciutko wybieramy ten numer, 1,5 minuty. Jak ktoś chce powalczyć o 6000 zł, to to jest ten moment. Minuta i 20 kilka sekund. Za chwilkę usłyszę kogoś tutaj u mnie w studio. Kto? Minuta i kilka sekund. Uwaga. Czekamy. Minuta. No. 40 kilka sekund. Kochani, teraz. To jest ostatni moment na wybranie numeru. No i jeszcze zdążysz, masz 0,5 minuty. 704, 304, 304. 25 sekund. Jedna osoba, za chwilkę ma szansę wygrać nawet 6000 zł. 3 nazwy. 15. I uwaga. Czekam na jeden telefon od tej jednej, jedynej osoby, która za chwilkę może być bogatsza o 6000 zł. 5, 4, 3, 2, 1 i... No. No, kochani, czekamy. Kto? No nie wiem, no co mamy zrobić. Kochani, no czekamy, ostatni moment. 6000 zł.
No. No kochani, szybciutko. Musimy kończyć tę zagadkę. No i ktoś się bardzo, bardzo za chwilę ucieszy. Czekamy? No i co się dzieje? No reżyser zrezygnował z dwóch nazw. Nie mogę mieć do niego pretensji. No nie może kazać nam znaleźć dwóch nazw czy jednej nazwy, bo płaci 6 tysięcy złotych nawet. Może dlatego, że za późno obniżył poziom trudności tej zagadki. Już te osoby, które miały rozwiązanie, czyli miały trzy nazwy, przełączyły kanał, bo nie mogły znaleźć pięciu nazw, no i po prostu już nie wróciły. Nie wiem, no będziemy musieli w takim razie chyba zmienić tę zagadkę. Dobra, reżyser podjął męską decyzję, no to. Ale to nie twoja decyzja, kończymy program, mogłeś mi wcześniej powiedzieć. No dobra, no. Liczymy na to, że te fanfary dla kogoś za chwilkę tutaj zadzwonią. Dla naszego ostatniego dzisiaj zwycięzcy. Ja powiem tak, no teraz to są dla wszystkich zwycięzców, którzy byli w programie, no bo jeszcze tego ostatniego nie ma, także już teraz gratuluję wszystkim moim dzisiejszym zwycięzcom, kochani. Naprawdę byliście wielcy, że sobie poradziliście z tymi zagadkami. Zapraszam na program jutro o godzinie 15:45 i teraz już czekam tylko i wyłącznie na ten ostatni moment, czyli na tego mojego ostatniego dzisiaj zwycięzcę. Mam nadzieję, że się go doczekam, że nie będę musiała na kolejnego czekać aż do jutra, że za chwilkę usłyszę tutaj telefon w studio. Kochani, jeżeli ktoś z Was ma trzy nazwy, to niech teraz ten numer wybierze, bo to jest ten moment. Teraz kończymy program i ja w tym momencie muszę usłyszeć telefon. Uwaga, dyktuję numer, wybierają te osoby, które mają trzy nazwy państw. 704. 304, 304. Czekamy. Jedna osoba. No i? Ktokolwiek? No, kochani, jedna osoba teraz. Ja nie potrzebuję tłumów. Jedna osoba za chwilkę może być bogatsza o 6 tysięcy złotych. No, 704, 304, 304. Jeszcze zdążysz. Tylko teraz musisz wybierać ten numer.
Za chwilkę słyszymy się w studio. Możesz wygrać 6000 zł. Jeżeli masz 3 nazwy, wybierz ten numer. Dowolnie wybrane 3 nazwy z tych 5. No, kochani, jedna osoba. Teraz. Jest ktoś, kto ma 3 nazwy? Czy mamy kończyć program? No. Kochani, czekamy. Nie będę czekać tutaj w nieskończoność. Ja za chwilkę muszę się z wami pożegnać. Kto? To nie moja wina, że reżyser tak późno ułatwił tę zagadkę. Ale może ktoś wrócił tutaj. Może ktoś ma te 3 nazwy. Kochani, szybciutko. Ostatnia osoba. Teraz. 704. Czekamy. Dobra, reżyser daje nam 3 chwile, mówi, że na więcej już nie mamy czasu. Chciał dać 5, ale tam stwierdzili z Kubą, że nie mają już czasu. Dobra, 3 chwile to jest też dobry czas dla osoby, która ma rozwiązaną zagadkę. To jest na pewno czas już dla takiej osoby, żeby wybrała sobie spokojnie numer telefonu. Jeżeli ktoś nie rozwiązał zagadki, zapraszam na jutrzejszy program. A teraz zapraszam do wybierania numeru. Nieraz ten numer, kochani, trzeba wybrać ponownie, ale uda się i ja za chwilkę kogoś tutaj w studio usłyszę. 704... 304, 304. Mamy 3 chwile i ja czekam. Jedna osoba, 3 państwa. Kto rozwiązał zagadkę? Kochani, teraz. No? Czekamy? Trzy chwile i 3 nazwy usłyszę od kogo? Kochani, 3 chwilki. Kończymy program. To nie jest koniec zagadki, to jest koniec programu. Może ktoś patrzy i nie wierzy. To jest 6000 zł nawet do wygrania. To nie jest 60 zł, to nie jest 600 zł, to jest nawet 6000. Tylko najpierw musisz mi podać tutaj na antenie 3 nazwy. A masz na to 3 chwile, bo my kończymy program. Muszę się już w zasadzie z wami żegnać. No? Kto? Uwaga! 2 chwile. No? Kto? Kochani, szybciutko. Muszę kończyć program. Mam 2 chwile. Jeszcze zdążę komuś oddać nawet 6000 zł, tylko teraz muszę usłyszeć telefon. 704-304-304. Wybierz ten numer. Za chwilkę będzie za późno. Ostatni moment. No, uwaga. Kochani, szybko. No i ostatnia chwila. Kto? Jedna osoba. 3 nazwy.
i za chwilkę może być bogatsza o 6000 zł. Czekamy? Uwaga! No, kto? I uwaga, mamy zero. Kogo słyszę w studio? No, teraz. Siedemset cztery, jeszcze zdążysz? Uwaga! Jedna osoba. Tylko teraz. No i ostatni moment, kochani. Dopóki jesteśmy na ekranie, jeszcze możecie zawalczyć o te pieniądze. Mamy zero, ale jeszcze nas widać. Jeszcze jest szansa dla jednej osoby. 704, 304, 304. Uwaga, czekamy. No i... Kto? Kto wpada do studia? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Trzy nazwy państw, poproszę. Bułgaria, Egipt i Hiszpania. Gratuluję pani serdecznie. Wygrała pani nagrodę gwarantowaną. No to teraz mam dla pani 5 pytań. Mamy 30 sekund. Gramy o bonus. Czy jest pani gotowa? Tak, jestem, tak. Pytanie pierwsze. Który piosenkarz nagrał utwór Dziwny jest ten świat? Czesław Niemen. Który malarz namalował obraz Dama z łasiczką? O matko kochana, Dama z łasiczką? Nie mam pojęcia. Taki bardzo znany. Leonardo? Leonardo... Da Vinci, o. Które miejsce zajęła polska reprezentacja w siatkówkę mężczyzn na olimpiadzie w Montrealu? Jezus Maria, jakie sportowe żeś pytanie Piotrek wymyślił. No przecież... Nie wiem. No, proszę pani, też bym nie wiedziała. W 76 roku. Ale Piotrek reżyseruje, także tam faceci znają te różne rzeczy. Gratuluję wszystkim zwycięzcom. Zapraszam na jutrzejszy program.